Dzisiaj jest odcinek z ciekawostek. Szykowałem się do tego odcinka bardzo długo. Znaczy odcinek z ciekawostek z sezonu 4 rozdziału 2. Więc zasubskrybujcie mój kanał i dajcie lajka, bo się naprawdę starałem nad tym filmem. Więc lecimy do pierwszego. Jeśli chodzi o pierwsze, to w budynku obok piszczącej puszczy jest gnomek, który prowadzi swoją organizację. Ma swój własny interes, ślurp. To są jego beczki. I tu jest mapa, na której są pokazane jego wszystkie miejscówki. I w każdym z tych miejsc jest jego organizacja. I jak podejdziecie do tych miejsc, to za każdy dostajecie 25 tysięcy RP. Więc jest tych miejscówek 10, jakby ktoś pytał w komentarzach. Wy teraz macie na ekranie mapę, a ja lecę już do kolejnego. Więc lecimy do kolejnego i tu jest Rocket League, czyli event Lamaram. Tu jest domek na obrzeżach mapy, w którym są nagrody Rocket League'a. Nagrody teraz macie na ekranie, a ja wam pokażę jeszcze szybko wtedy filmik i lecimy dalej. Więc to by było na tyle z tego samochodu. Więc lecimy do kolejnego i tu mamy, są urodziny Fortnite. Urodziny Fortnite będą trwały do 2 października. I jednym z wyzwań jest zatańcz obok tortów. I teraz macie na ekranie mapę tortów. A ja wam teraz pokazuję wyzwania. Znaczy, po tym będą wyzwania i przy tych wyzwaniach będą, jakie można prezenty dostać. A ja lecę do kolejnego. Jeszcze do urodzinek Fortnite wszedł nowy autobus. I leci z niego bardzo fajna muzyka, więc to było z tego balonu tyle i lecimy do kolejnego. Więc to jest kolejna ciekawostka. Jeśli chcielibyście mieć taki styl do tego skina, to jest jakaś Jennifer, nie pamiętam, co się nazywała do końca, to tu musicie mieć ubrany ten plecak z sezonu 1 rozdziału 2. Ten skin należał... On ma style. To jest jego pierwszy styl, a to jest już drugi jego styl. I trzeba mieć ten styl założony i tą panią można mieć też jako białym jej ubierze. Tego styla i tak to właśnie wygląda, więc kogoś to ciekawi, to tak to właśnie wygląda, a ja lecę chyba do następnego. Jakby ktoś się zastanawiał, jak brzmi muzyka z Rocket League'a, to właśnie tak. Mi się ona bardzo podoba, jest bardzo ona bardzo fajna i jeszcze za zalogowanie się do gry dostaje się taką oto darmową emotkę. Więc to by było na tyle w tym filmie. Widzimy się w następnym. Jeśli podobał się wam tego typu filmik, to napiszcie w komentarzach, to będę robił takich typów więcej. I elo, nie zapomnijcie zostawić subskrypcji i lajka pod tym filmem. Elo.